wyjaśnijmy jeszcze skąd te, taki grymas, skąd ten grymas, skąd te dolegliwości bólowe. One występują, towarzyszą klawiterapii i one mimo tego, że są przykrym doznaniem, to one są czymś takim błogosławionym dla nas, bo one pokazują nam, ten ból pokazuje nam, gdzie powinniśmy stymulację przeprowadzać, w których miejscach. Samo ciało pokazuje, naprowadza nas na to, co powinniśmy robić i jak robić. Także taki zabieg bez bólu, on jest zabiegiem praktycznie no, na ślepo robionym. A tutaj ciało pokazuje, co jest do zrobienia. Widzimy, że dużo zrobiliśmy. Dużo zrobiliśmy, bo Pan inaczej zupełnie reaguje. Jeżeli będzie taki zabieg bez bólu, zwykle towarzyszy temu poprawa ogólnego stanu. I na to czekamy. Jeden zabieg w tym przypadku to nie jest cała terapia. Nadzieja na to, żeby było inaczej, to jest w następnych zabiegach, ale ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia ani w ogóle struktura medycyny nie przewiduje tej metody u nas, w związku z powyższym taka osoba, no cóż, to tak jakbyśmy poczęstowali kogoś, kto był głodny rybą, on w dalszym ciągu nie ma możliwości się najeść i później z zapłotu by patrzył, no inni jedzą, a on nie. Pan niestety, my dzisiaj kończymy nasze zajęcia i chyba, żeby czekał do następnego kursu, na który byśmy go zaprosili. Tak to nie powinno być, a drobna zmiana, chociaż w Pana przypadku poprawienie wydolności o 100%, jak widzieliśmy, czas trzymania ręki taki zwiększył się z minuty do dwóch, bardzo dobrze rokuje, jest to olbrzymia nadzieja. I co? Nie ma ciągu dalszego. Dobrze. Widzimy, jak Pan reaguje dzisiaj, jak wygląda twarz. Praktycznie mówiąc, wczoraj była to twarz cierpiąca, dzisiaj jest to twarz osoby no, pogodnej takiej. Czyli to, co robimy, odbija się na bardzo wielu płaszczyznach osoby. Nie tylko ciała, ale osoby jako takiej psychosomatycznej.